cię. Pomóż, rozbierz go. No, cześć. Cześć. Ja panu pomogę. Jestem taka wściekła. Co się stało? Ach, ciocia Isia przed chwilą dzwoniła na moją komórkę. Powiedziała, że przyjechała właśnie z Krakowa do Warszawy i jedzie tu do nas z wizytą. To świetnie, co w tym złego? No normalnie nic, ale w tej sytuacji. Chodź, synku, chodź. Chodź. O, chodź. Idziemy do twojego pokoju, pobawisz się troszkę, a ja w tym czasie zrobić coś do jedzenia, dobrze? Chodźmy. W jakiej sytuacji? No ciotka uważa, że ja tu w Warszawie to nic, tylko się bawię i spędzam czas w otoczeniu gwiazd, piosenki i filmu. Dlaczego tak uważa? Może dlatego, że za każdym razem, kiedy z nią rozmawiam, to wrzucam jakieś znane nazwisko. A jakie na przykład? Ostatnio powiedziała mi, że jadam obiad z Arturem Żmijewskim. Patti, dlaczego ty opowiadasz ludziom takie rzeczy, skoro dobrze wiesz, że to nieprawda? Ale ja naprawdę jadłam z nim obiad. No, wstąpiłam ostatnio do tego barku na rogu Chorzej i Marszałkowskiej, żeby coś zjeść i on tam był. I zjedliśmy razem obiad. Siedzieliśmy wprawdzie przy różnych stolikach, ale razem to nie znaczy, że zawsze trzeba koniecznie siedzieć przy tym samym. Tak, rozumiemy cię. A z kim jeszcze jesteś tak blisko zaprzyjaźniona jak z nim? Powiedziałam jej ostatnio, że znam dobrze Michała Żebrowskiego i Karola Strasburgera i no i oczywiście Cezarego Pazury i jego brata. Ona powiedziała, że koniecznie musi poznać któregoś z moich sławnych znajomych. No i co ja mam teraz zrobić, co? Cezary? Nic z tego. Cezary, ty przecież znasz tylu sławnych ludzi. Nie mógłbyś mi czegoś załatwić? Panie Bogacki, jedziemy na golfa. Narzucę tylko coś na siebie. Wolę, żeby mnie przy tym nie było. Aha, i pamiętajcie, że wieczorem idziemy do Tropikany. Na warszawską premierę koncertu w stylu retro Roberta Rozmusa. Tak. No to do widzenia. Na razie. Na razie. Poczekaj. Słucham. O, już tu jesteś. To powiedz taksówkarzowi, żeby skręcił w lewo w Kasztanową, potem jeszcze raz w lewo i pierwsza w prawo to jest Akacjowa. No to czekam. Zaraz tu będzie. I co mam teraz zrobić, no? Pojęcia nie mam. Teraz na pewno rozgada całej rodzinie, że kłamałam, że ja nikogo nie znam, że jestem tylko zwykłą kurą domową i że to nieprawda, że występuję w klubie Cezarego. Ty powiedziałaś, że występujesz w klubie Cezarego? No tak. To też jej powiedziałam. No. To teraz będziesz musiała powiedzieć, że to nieprawda. A w życiu? Ciocia Isia, proszę wejść. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się cieszę, że przyjechałaś. Dzień dobry, ja też. Nareszcie, tak dobrze się nie widziałam. Ja też się cieszę, ale wyobraź sobie, że ten taksówkarz tak szybko odjechał, a ja zostawiłam okulary w taksówce i... No i teraz prawie, że nic nie widzę. Jak to się stało, ciociu? No, szukałam portmonetki i pieniędzy, a w tych okularach nie widzę z bliska, więc je zdjęłam, a on odjechał tak szybko, że nawet nie wiem, jaka to taksówka. Ojej. A ciociu, poznajesz Helę? Pamiętasz Helę? Poznałaś Helę i jej męża, kiedy byliśmy wszyscy razem w Krakowie. No, oczywiście. Pamiętam pani Hela, no jakżeż mogła. No to ja, Hela. Dzień dobry pani Isiu. Ciociu, proszę usiąść. No i co teraz będzie z tymi okularami? No nie wiem, no. Z bliska widzę dobrze, ale z daleka? Katastrofa. A nie masz drugich? A no nie wzięłam. No muszę jakoś przebidować do powrotu, no tak. No ale nie mówmy o tym, co u ciebie? Występy w klubie, spotkania ze znakomitymi, znanymi ludźmi. To jest życie, nie to, co ja. Tak. Jestem z ciebie taka dumna, wszystkim o tym opowiadam. A powiedz mi, kiedy masz występ w klubie? A kiedy ciocia wraca do Krakowa? Dziś wieczorem, jutro rano muszę być w Krakowie, bo mam wizytę u lekarza. Występuję wieczorem, tańczę z Robertem Rozmusem. Naprawdę? Z Robertem Rozmusem? O Boże,
O Boże, jaka szkoda, że nie będę na twoim występie. Tak chciałabym zobaczyć, jak ty pięknie tańczysz. To może wpadniesz z Helą na próbę? O, Toniu, to genialnie. A o której masz tę próbę? Próba jest o drugiej. Chciałam pójść na zakupy po południu. W takim razie, tu jest niedaleko taka galeria, pójdę teraz i wrócę o wpół do drugiej. Bardzo dobrze, idę. O wpół do drugiej. Antoniu, jak się tylko uważaj na siebie. Zobaczysz. Tak, zobaczysz, tylko się patrzysz. Na moje, ty złote. Na razie. Na razie. Na razie. Uważaj na siebie. Lecę. Co to znaczy, że mam z nią pojechać do klubu na próbę? Cezary zaangażował Roberta do swojego klubu, po tym jak zobaczył jego koncert w Sopocie. My też byliśmy na tym koncercie 3 razy, pamiętasz? No tak, tak. No. No i Robert tańczy tam z taką Małgosią. Jak ona wygląda? Taka blondynka twojego wzrostu. No, czy ciotka, siedząc daleko od sceny, jest w stanie zauważyć różnicę między nami, odróżnić ją ode mnie? Powiedziała, że widzi dobrze tylko z bliska. Mm. Aha. Aha. Hmm. Rozumiem. No, właśnie. O, zrobimy tak. Ja pojadę do klubu pierwsza, żeby się rozejrzeć. Ty przyjedziesz tam z ciotką, siądziecie w ostatnim rzędzie i będziecie oglądać, jak Robert tańczy z tą Małgosią. Ciotka oczywiście będzie myślała, że to ja. Tak. No potem jak oni skończą koncert, wyjdą do garderoby, wy też wyjdziecie do holu, poczekacie tam na mnie i potem ja do was podejdę. No i oczywiście będę taka zmęczona i cała mokra. No tak jak to zwykle bywa po prostu. Genial! Znowu coś cudnie wymyśliłaś. A jak mogłaś wątpić? No rzeczywiście, jak mogłam. Cześć panowie. Cześć. To jak humory? W porządku, dopisuję. Gotowi? Jasne. No to co, przelecimy cały ten układ od początku do końca. A Małgosia jest? Jeszcze nie ma niestety. To dziwne, zawsze jest taka bardzo punktualna. No to weźmy początek na rozgrzebeczkę. Raz, dwa, trzy! Sexy boy, tak dziewczyny mnie zwą. Nie bez przyczyny są oczarowane mną. Sexy boy, ten wzrost, twarz ciekawa, bez krost, po prostu sexy boy. Cześć, proszę. Jestem punktualnie z powrotem. Jak udało się zakupy, co? No, wspaniale. A co to? Co? To, co ciocia ma na nosie? No, szczęście! Okulary. Proszę sobie wyobrazić, że w tej galerii był optyk, który zrobił mi na poczekaniu nowe okulary. Czy to nie wspaniale? Wspaniale, tak, wspaniale. No. A gdzie Patrycja? A już pojechała na próbę, musiała być trochę wcześniej. No to my też jedziemy. Tak. Już? Tak, już, ale... muszę zadzwonić do męża. Proszę, niech pani na chwilę usiądzie. Muszę zadzwonić. Muszę. Gdy ktoś ham względem dam, sponiewieram. Ostro gram, przy tym mam wdzięk modelu. Słucham. Halo? To ty, Stasiu? Jaki Stasiu? Przecież to ja. No wiemy o tym, Stasiu. Posłuchaj, przyjechała ciocia Isia i jedziemy z nią do klubu, żeby zobaczyć Patrycję na próbie z panem Robertem. Chcesz powiedzieć, że już przyjechała? No właśnie, Stasiu. Pomyślałam, że może chcesz jechać z nami. A jeżeli chcesz jechać z nami, to pamiętaj, żeby zabrać okulary, bo chcę, żebyś widział tak dobrze jak ciocia. Tak dobrze. I to znaczy, że ciotka znalazła okulary, tak? No właśnie, Stasiu. Coś w tym wrócę? Poczekaj, daj mi trochę czasu. Jedźcie tu powoli. Powiesz ciotce, że próba się przesunęła na później. A co chcesz zrobić? Nie wiem jeszcze, coś wymyślę. Dobrze, jak chcesz, Stasiu. To cześć. Panowie, to weźmy samą końcówkę, dobra? Oczarowany! Dobra.
Przepraszam panią, mam tutaj próbę. Tak, tak, ja wiem, ale my nie mamy za dużo czasu. My nie mamy czasu? Tak, my. Bo widzi pan, ja zaraz to panu wszystko wytłumaczę. Ja jestem żoną Cezarego. A, żona Cezarego, bardzo mi miło. Robert Rasmus. Patrycja Swałbuśniewska, bardzo mi miło. No właśnie, teraz już pan wie, że to nie jakaś obca osoba z ulicy przyszła do pana prosić pana o przysługę, bo w końcu wszyscy jesteśmy w jakimś sensie ludźmi show biznesu. No, a my naprawdę nie mamy dużo czasu. No, ja nie rozumiem. No, dobrze, wytłumaczę to panu jeszcze raz. Otóż przyjechała moja ciotka z Krakowa. I chodzi o to, że ja tej ciotce powiedziałam, że ja występuję w tym klubie jako solistka. I no wie pan, no jak to jest, no ja kłamałam, bo chciałam urozmaicić jej szare życie, no rozumie pan. Ja powiedziałam jej, że ja tutaj tańczę i ona właśnie przyjechała teraz tutaj, żeby zobaczyć jak ja tańczę i ona teraz już tu jedzie, zaraz tu będzie. Tu będzie, zaraz tu. Ciotka, Isia, nie rozumie pan. Przepraszam, ale ja naprawdę nic z tego nie rozumiem. Proszę pana, ja wiem, że to bardzo dziwnie wygląda, a ja nawet nie powinnam z panem rozmawiać i w ogóle Cezary nawet nie wie, że ja tu jestem, mnie tu nie ma, ale ja naprawdę jestem w strasznej sytuacji. Naprawdę mam ciotkę, która przyjechała z Krakowa i ta ciotka zaraz tutaj przyjedzie, żeby zobaczyć, jak ja z panem tańczę. Ja muszę z panem zatańczyć. Błagam, niech pan zatańczy ze mną jakiś kawałeczek malutki. Ale jak sobie pani to w ogóle wyobraża? Błagam pana, błagam, niech pan ze mną zatańczy, ja będę panu dozgonnie wdzięczna. Naprawdę, ja będę chodzić na wszystkie pańskie koncerty. Nazwę moje następne dziecko pańskim imieniem, jeżeli oczywiście będę je miała, a jeżeli go nie będę miała, to przechrzczę którejś z tych, które już mam. Tylko błagam, niech pan ze mną zatańczy, proszę, proszę, proszę pana, proszę. Też panią bardzo proszę, niech pani wstanie. Ja rozumiem, że ma pani problem i ja chciałbym pani bardzo pomóc. Naprawdę? Ale nie mogę. Błagam. Musi pan ze mną zatańczyć. Jeżeli pan tego nie zrobi, to ta straszna ciotka rozgada całej rodzinie, że moja kariera to jest nieprawda. Rozumie pan? Musi pan ze mną zatańczyć. Proszę. Ale nawet jeśli bardzo chciałbym z panią zatańczyć, przecież pani nie zna mojego całego układu. Ja nie mogę więcej pani poświęcić czasu. O, to tu się pan myli. Myli się pan. Ja znam pański układ doskonale. Cały pański układ znam. Naprawdę, niech pan posłucha. Występował pan w Sopocie, w hotelu... Bałtyk. Bałtyk. Ja też tam byłam. Pamięta pan, Bałtyk. W klubie Bałtyk pan występował, ja też tam byłam, a bo Cezary tam właśnie kręcił film na wybrzeżu. No i ja nie miałam co robić wieczorami i chodziłam na pańskie koncerty z koleżanką. Byłam aż 3 razy na pańskim koncercie. Naprawdę? Naprawdę. Naprawdę. Ja znam cały układ na pamięć. Zaraz pan zobaczy. O, proszę, niech pan stanie. O, tak, tak pan stoi. Tak. O, tak. Niech pan się nie rusza. Pańska partnerka. Wchodzi stąd, o, przechodzi przez scenę, bo się tak przepływa przez scenę, o, i staje po drugiej pana stronie, bierzecie się za ręce, ona robi taką preparację, o, tak, no, chórki też znam. Poważnie, to zatańczy pan teraz ze mną. No, ale zaraz, ja nie, naprawdę nie... Błagam, no przecież wie pan, no proszę, niech pan ze mną zatańczy, proszę. Dobrze zatańczę z panią. Dziękuję panu. Przyszły. Proszę, wejdźcie. No, proszę. Helu, wszystko jest w porządku, możecie tutaj podejść. Ciociu, to jest pan Robert Rasmus, a to jest moja ciocia, pani Irena Mackiewicz. Ciocia Isia. Bardzo mi miło. Jestem szczęśliwa, że pana poznałam. Moja przyjaciółka Hela Bogacka. Dzień dobry, pani. Też mi miło. Helu, usiądźcie proszę, dobrze? Tam przy tamtym stoliku. Helu, usiądźcie proszę. Tu? Tu. Siądźcie. Możemy zaczynać. Nie będą nam przeszkadzać. Wracajmy do roboty. Panowie, na sucho. La, 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 li, la, la, pi. Sexy boy. Tak dziewczyny nie złą, nie bez przyczyny są oczarowane mną. Sexy boy, ta postawa, ten wzrost, twarz ciekawa, bez krost, po prostu sexy boy. Gdy ktoś ham względem dam, sponiewieram, ostro gram, przy tym mam dźwięk modela. Pięknie, brawo, brawo! Nie wiedziałam, że jesteś taką wspaniałą tancerką i że występujesz z takimi gwiazdami. Och, nie mówiłam ci o wszystkim. Opowiem całej rodzinie, że występujesz
z Robertem Rasmussenem. Tylko na pewno, nie zapomnij. Tak bardzo chciałabym poznać tych twoich przyjaciół, tych sławnych piosenkarzy, te gwiazdy filmowe. No, szkoda, ciociu, że już jedziesz, bo jutro organizujemy przyjęcie i zaprosiliśmy masę znanych ludzi. Masę. To może pani zostanie? Nie. Nie mogę. Muszę być jutro rano w Krakowie u lekarza, bo jeżeli stracę wizytę, to będę czekała na następną kilka tygodni. Właśnie, właśnie, to prawda. Tak, tak. No szkoda, ciociu. Szkoda, bo będą tu praktycznie wszyscy, których znasz z ekranu. Będzie i Artur Żmijewski, i Michał Żebrowski, i Karol Strasburger, i Cezary Pazura. No ale przynajmniej poznałam Roberta Rasmussa. No to prawda. No cóż, moje drogie, muszę już iść, taksówka czeka. A tak. Dziękuję ci, Pateńko, Patusiu. Dziękuję ci. Ciociu, to ja dziękuję ci za ten piękny dzień, za ten cudowny dzień, który ja tutaj spędziłam razem z tobą. O, ciocia Isia. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale wyobraź sobie, że ja właśnie wychodzę. O, tak. A to pozdrowienia dla wuja Pawła. O, dziękuję. Co u niego słychać? A wszystko w porządku? A to dobrze. Popadnie z wrażenia, jak się dowie, że Patrycja tańczy z Robertem Rasmussem. Tak. No. Całuję was. Do widzenia. Do zobaczenia. Uważaj. Do zobaczenia. Ale na okulary. Ale ona miła. No. Cudowna. Chwileczkę. Czy ja się nie przesłyszałem? Dlaczego? Co to znaczy, że tańczysz z Robertem Rasmussem? No bo tańczę. Pani Patrycja ma tak bujną wyobraźnię, że już nie wie, kiedy mówi prawda, a kiedy nie. Ale to prawda. Sama widziałam, jak z nim tańczyła. Widzę, że to, na co cierpi pani Patrycja, jest zaraźliwe. Ja naprawdę tańczyłam z nim dzisiaj po południu. Kochanie, nie rozmawiasz ze swoją ciotką, tylko ze mną. Nie musisz mi mówić takich rzeczy. Słucham? No cześć, Robert. To śmieszne, ale właśnie mówiliśmy o tobie. Chcesz rozmawiać z moją żoną? No dobrze, proszę bardzo. Halo? No cześć, Robert. Co się stało? To straszne. Ze mną? No, jasne, tak. Zaraz będę, oczywiście, już jadę. To na razie, pa. Partnerka Roberta zachorowała, no i on prosi mnie, żebym zatańczyła z nim dzisiaj wieczorem. Ty masz z nim tańczyć? Przepraszam was, ale muszę lecieć na próbę. Pa. No. Gotowa? Gotowa? Spokojnie, mamy jeszcze 2 minuty. Twoja żona ratuje mi dzisiaj życie. Pełna widownia. To prawda. Pełna widownia. Ale nie przejmuj się, kochanie. Wszystko będzie dobrze. Idź już na salę, ja się nią zajmę. No. Ja nie zatańczę. Kochanie, no przecież musisz zatańczyć, nie masz wyjścia. Ja nie potrafię. Ja miałam z nim tylko jedną próbę. Ja dasz sobie radę wszystko. Szanowni państwo, Klub Tropicana zaprasza na koncert Roberta Rasmussa i Patrycji Cwał-Wiśniewski. No, już, dobrze. No, powodzenia. Sexy boy, dziewczyny z hołd, nie bez przyczyny są oczarowane mną. Sexy boy, ten wzrost, masz ciekawa, po prostu sexy boy. Gdy ktoś cham względem dam, sponiewieram, ostro gram, przy tym mam wdzięk modela.
dziewczyny mnie zwą. Nie bez przyczyny są oczarowane mną. Byłaś gwiazdą dzisiejszego wieczoru. Tresja, byłaś wspaniała, cudowna, genialna, wiesz? Byłaś cudowna. Gratuluję pani. Dziękuję bardzo. Patrusiu. Ja też gratuluję. Gratuluję, byłaś cudowna, byłaś wspaniała, byłaś genialna. Genialna. A ciocia, co ciocia tutaj robi? Nie pojechałam. Lekarz może poczekać. Pojadę jutro. Jutro? Dlaczego jutro? No jak to? Przecież za nic na świecie nie mogłabym opuścić swojego przyjęcia. Zostaję. Chcę poznać pana Żmijewskiego, pana Żebrowskiego, pana Strasburgera, pana...